Witam Was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Oczywiście na start wylosujemy zwycięzcę z poprzedniego odcinka i będzie to osoba o nicku Lil8 Uzi. Dobra, zobaczymy, czy konto jest legitne. Konto 2020 rok, więc spoko. Dobra, bierzemy sobie Twojego trade linka, wrzucamy go sobie tutaj. No i w porządku, Lil6 Bolt 9 podłoga GeForce Skins. Dobra, była tam do wygrania MP7, także gratuluję wygranej US1 Mac na odcinku. Proszę Cię bardzo. Okej, okay, tak, to jest prezent. Dobra, o, jeszcze tutaj I'm Batman sobie zaakceptował auga, tam chyba z ostatniego odcinka. Także gratulacje, bierzcie sobie oczywiście widzowie w konkursach. Dobra, wysłałem Ci, możesz sobie już stary zaakceptować, gratulacje. No i widzowie kochani, w tym momencie macie ode mnie do wygrania tego skina. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie, dzwonkiem i w komentarzu napiszcie sobie albo bez hasła, po prostu napiszcie sobie jakiś komentarz, żeby w ogóle wziąć udział. No i oczywiście bijajcie sobie na GeForce Skinsa, klikajcie sobie tutaj doładuj i używajcie w tym miejscu kodu S1MEC, bo dzięki niemu dostajecie plus 5% do doładowania i za każde 5 zł wpłacone na GeForce Skins z kodem S1MEC macie jeden ticket na kosa wartości 1000 zł, także naprawdę warto sobie używać kodu S1MEC na GeForce Skinsie. No i dzisiaj, widzowie, ja mówię to co odcinek. Dzisiaj, czy chcę wyjść na profit? Jak najbardziej chcę wyjść na profit, ale ja dzisiaj lecę, albo będzie wóz, albo przewóz. Po prostu zrobię coś, czego jeszcze nie robiłem, czyli wrzućmy sobie, powiedzmy, nie wiem, Welcome to the Jungle razy 3. Tak. I tak, wrzućmy 5000 zł, Welcome to the Jungle możemy powiększyć tutaj do 4. 5000 zł wydajemy i zobaczymy, czy uda się wygrać. Po prostu, bitwa za 10000 zł tak naprawdę. Przywołujemy bota i zobaczymy, czy uda się wygrać tutaj. Proszę. To jest bitwa tak naprawdę za praktycznie całą kwotę, jaką mamy w budżecie. Więc proszę. Bot Arnold. Dzisiaj naprawdę musisz, stary, przegrać. Dobra, Welcome to the Jungle po raz pierwszy. AWP Onitaji za 1200 zł. Perfekto, perfekto, bardzo dobry traf, już gorzej, bo tutaj kostka jeszcze dla niego, ale ja trafiam tak czy siak. Bardzo dobrego skina. I jeszcze jest pięknie, bardzo dobrze się zaczyna. Mamy łącznie w tym momencie... Ile mamy łącznie? Co to są? Black Tie? Black... Nie, to są... Co to są? Noxy? Nie, przegrywam to. Przegrywam to, widzowie. Przegrywam to. Jeżeli Desert Hydra albo Konduktor mi nie dadzą, przegrałem. Przegrałem. Przegrałem, widzowie. Ja pierdykam, nie wierzę. Jeżeli to nie odda 3000 zł minimum, to przegrałem. Przegrałem. Ja pierdykam, te Noxy mu wszystko zmieniły. Ja pierdykam 12000 zł. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem. Ja chcąc wygrać dużo, niestety przegrywam. No to jest, tak to jest. Tak to jest, naprawdę, to jest strasznie dziwne. Ja pierdo... Nie, dobra, nie. Musimy to jakoś ogarnąć. No to byśmy sobie może wrzucili... Silk nie, Mysterious nie, może tutaj tak. Może taką razy 4 i Lorius do 2000 zł, 200, niech będzie 200. Dwóch publiczna, 2100 zł. Dobra, teraz to już jest naprawdę 11 skrzynek. Jeżeli to nie odda, naprawdę będzie źle. Naprawdę będzie źle. Zobaczymy. 2100 zł. I zobaczymy czy siądzie. Pierwsza skrzynia nie oddaje. Zobaczymy, co będzie dalej. Windmill, no niestety również druga nie oddaje. No tutaj te skrzynki chyba jedne z gorszych tak naprawdę, które mogłem dodać. Bulldozer, który kosztuje 559 zł, więc pięknie, przepięknie. Jest kosa niestety dla niego, kurczę, nie, no tak szczerze jest gdzieś na remisie mniej więcej. Jeden mecz na remisie mniej więcej, dobra, 27 tysięcy. Znaczy 27 zł, przepraszam. Jest Jet Set, bardzo dobrze. To już jest naprawdę duże prowadzenie, jeszcze jeden, proszę, jeszcze jeden. Dobra, to jest... Nie, to jest Pierce Class. Czemu to wygląda jak Green Laminat? Czemu to tak wygląda? Jeszcze kosa. Ale on ma pilota, który jest też drogi. Ale nie na tyle. To jest ta bitwa, która mi oddaje.
Dobra, 480 zł niezależnie od tego jest bardzo dobrze dla mnie. Wygrałem to. Obu pasji, bo wyszedł na sam koniec, widzowie. Ile mamy? To jest 5, to jest 6, to jest 7 tysięcy. To jest 7 tysięcy złotych, to nie, to jest 6400. Czyli tak naprawdę odzyskaliśmy wszystko to, co straciliśmy. To jest zwrot wszystkiego tego, co straciliśmy. Także ja sobie wszystko po prostu zaznacz, albo sprzedaj. Dobra, zaznacz, sprzedaj i sprzedaj, dobra. I w tym momencie mamy 6699 zł, dobra. No i muszę wyciszyć ten telefon, bo nie wiem, czy w ogóle to słychać, ale przychodzą mi powiadomienia. Także ja sobie w tym momencie... czekajcie, mamy tutaj ten konduktor. No jakbyśmy spróbowali 5 konduktorów, no to jest 5000 zł, tylko... Dobra, spróbuję za 5000 zł i możemy naprawdę dużo z tego zyskać. I zobaczymy. 5000 zł. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Łącznie limity w tym momencie są za 20 tysięcy złotych. Więc zobaczymy. Zobaczymy. W sensie nawet więcej już były. Bo tylko dwie, w sensie raz 5 i teraz 5. Dobra, jest! I Karuspil! I Karuspil za 2,5 tysiąca złotych, więc mamy już połowę kwoty. Bardzo ładnie, proszę, proszę, nic dla niego. Dobrze. Może być nic dla mnie, ale też żeby nie było nic dla niego. Jest! Dobra, wygrałem to! To jest to! To jest ta bitwa, to jest ten odcinek, w którym w końcu oddało. To jest ten odcinek, w którym w końcu oddało. Chociaż jeżeli teraz nic nie oddaję już, to będziemy... Prawdopodobnie na minusie w ogóle. Ej, to czy to będzie minus? Ja nie może być minus, bo tutaj będzie łącznie ponad... Nie, to jest 6, to jest 9 tysięcy złotych. Więc mamy prawie 11 tysięcy złotych, także pięknie. Przepięknie. Dobra. To ja sobie to wszystko tutaj zaznaczam, sprzedaj zaznaczone. I mamy w tym momencie ponad 10 tysięcy złotych. No i widzowie kochani, dobra. Excalibur. No dobra, spróbuję widzowie, 8400 zł, jeden dobry skin może naprawdę bardzo dużo oddać, proszę, jeden dobry skin chociaż. Nie ma ani jednego dobrego skina, to jest 3200 zł, no to zostało mi 5000. Muszę sobie odświeżyć, nie, dobra, samo się odświeżyło, 5500 zł. No to dobra, no to konduktory, jeżeli tak oddało, to teraz niech odda, w końcu ostatni raz. No raz kozie śmierć, widzowie, no raz kozie śmierć, konduktorki, wcześniej oddało dużo, bardzo dużo oddało. Dobra, i teraz, zobaczymy, konduktor. Dobra, i lecimy, bo Trajan jest moim przeciwnikiem, 5000 zł, dobra. Proszę, nic dla niego, po prostu nic dla niego. Może być dla mnie cokolwiek, tylko nic dla niego. Dobrze, jest remis. Proszę, nic dla niego. Dobrze. To dla mnie coś by musiało być, bo jeżeli nic dla mnie nie wy... Nie. Te konduktory, widzowie, zabiorą dużo. Zabrały bardzo dużo, bo to jest 7000 zł karambit, niestety dla bota Ryana. Nie jest to dla mnie karambit i przegrywamy sobie to jak zwykle chciałem naprawdę dużo zarobić i jest tak jak zwykle, że po prostu miałem prawie 12 tysięcy złotych i poszedłem na grubo, znowu chciałem się odbić, no i niestety widzowie, Znowu mnie to niestety zgubiło. Wejdźmy sobie na event, chociaż nie mamy tutaj tych punktów eventowych, to ja sobie tutaj otworzę może tą skrzynkę razy 5 za 60 zł, łącznie 300 zł, 1100 klejnotów dostajemy. No i nie ma kosy, nie ma nic w sumie. Ja nie wiem widzowie. Dobra, sprzedajemy. Dobra, i teraz możemy sobie otworzyć, w sensie wejść tutaj na ten evencik. Wrzucimy sobie do generatora w sumie, ile tutaj mamy? 1150. I zobaczymy, co ciekawego tutaj trafimy, a trafiamy skina za ile? Za 5 zł? Nie, za 3 zł, dobra. No i 3 stówki, z 3 stówek. Czy jest coś tutaj fajnego? Windmill nie oddał. Catch może oddać, dobra, spróbujemy testowo, chociaż nie, no to jest po 4%, no co ja tu będę otwierał? Dobra, to mogłoby oddać. Jeżeli bym to otworzył, to mogłoby oddać. Ile to jest? To jest 700 zł, mogłem to otwierać przed razu. Trzy stówki, tutaj nie, Magic, no Maidza mnie stać, już otwieram od razu bez testowego, zobaczymy, przeleć, nie, no Pit Viper, dobra,
na tym, widzowie, zakończymy. Oddało bardzo dużo. Mieliśmy 12 tysięcy złotych w pewnym momencie. Prawie 12 tysięcy, bo tam było 11 coś. I niestety zgubiło mnie to, że chciałem po prostu więcej. No to jest właśnie pech, który mnie niestety trzyma. Dobra, może kocka odzież jeszcze na sam koniec, na 2,5% szans będzie, czy nie będzie? Jest kosa na 2,5% szans za 1000 zł. Dobra, no to jeszcze konduktor, czekajcie, ja sobie sprzedam tą kosę. No i dobra, jeszcze tak na sam koniec odwróćmy sobie tego konduktora, tylko gdzie on jest, konduktorze, łaskawy. Byle nie do Warszawy, chociaż desert Hydra. Dobra, spróbujemy sobie. Jest 1% szans na desert Hydra, proszę. Nie, no już myślałem, że poleci to desert Hydra, naprawdę, hot rod. I to jest 2000 zł, czyli jest dobrze. Teraz podwójna, proszę. Może jeszcze się odbijemy od tego wszystkiego. Auk Akihabara Accept może być coś warty, tylko nie wiem ile. I to jest, widzowie, 1400 zł łącznie. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz. Czy poleci coś dobrego? Jeszcze na sam koniec jest USP Dark Water, czyli to jest 300 zł chyba. Tak jest, 300 zł. Ja sobie po prostu już z tego 1000 spróbuję na kontrolu. 2800 zł zrobić, może jeszcze się uda tutaj. Czekajcie, byśmy musieli sobie tutaj na ilu procentach szans? Na 30. Na 30% szans próbujemy, czy polecą rękawiczki. Niestety nie polecą, także widzowie, niestety znowu się nie udało, a miały możliwość zarobienia bardzo dużej ilości pieniędzy. Klikajcie sobie tutaj doładuj i w tym miejscu używajcie sobie kodu S1MEG, bo dzięki niemu macie plus 5% do doładowania i za każde wpłacone 5 zł na GeForce King z kodem S1MEG macie jeden ticket na kosa wartości 1000 zł. I co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!